Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, od pierwszego wersetu. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, od pierwszego wersetu. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednalni, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdzierdzieńcy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, ale dlatego nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się z tamtymi stało. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moją dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze, jakże to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wychowania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zaklinam się tedy przed Bogiem i Chrystusem i Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj, z wszelką cierpliwością i pouczeniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Amen. Prorocze słowo, natchnione i pożyteczne do nauki, natchnione przez Boga. Słowo, które nie jest ludzkim słowem, pomimo że zostało zapisane przez ludzkie serce, ale natchnione zostało przez Boga, a ten, który napisał w rzeczywistości, jest Bogiem, jest Bóg. A ten, który napisał w rzeczywistości, jest Bóg. Dlatego, że jest prorocze, tyczy się szczególnie do ostatecznych dni, gdzie nastaną trudne czasy, tak jak wtedy, w tym okresie Izraela, w okresie, gdzie królował w zły sposób Ahab,
teraz tak samo, w ostatecznych tych dniach królują ludzie bez bogobojności, bez pobożności. I to jest widoczne nie tylko w świecie, ale i w religiach światowych, ale jest też widoczne w kościołach na nowo narodzonych, ale i w kościołach Ducha Świętego, ale i w rodzinach ludzi wiernych, ale i w sercach też ludzkich, w naszych sercach. I Bóg chce poprawy. Poprawy, bo to, co zna Bóg, nie jest to tylko dzisiaj, ale Bóg też zna i lepiej od nas jest jutrzejszy dzień i w dodatku w dniu po porwaniu Kościoła. Bo dwóch będzie na łożu. Jeden będzie wzięty, a drugi pozostanie. Dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, dwóch, jeden pozostanie. To, że są razem, mają społeczność, że są w jednym kościele, nie zabezpiecza to żadnemu z nas współuczestniczenie w porwaniu Kościoła. I ile bardziej poza kościołami, gdzie do kościołów innych też weszło ciało, pieniądz, i ile bardziej poza kościołami, gdzie do kościoła też weszło brak bogobojności, nieposłuszeństwo Słowa Bożego, głoszenie innej Ewangelii, a nie Ewangelii Królestwa Niebios, i ile bardziej w świecie, gdzie władcą i królem jest diabeł i szatan. Przyjdą trudne czasy, bo ludzie będą bez bogobojności. I poza kościołami, i w kościołach też będą samolubni. Będą kochać samego siebie. Będą interesować się tylko o samych siebie. Nie będą interesować się o Eliasza, który prosi o chleb, o kawałek chleba. Wdowa nigdy nie była samolubna. W ostatecznych dniach jednak ludzie będą samolubni, chciwi, pyszni, chełpliwi, bluźnierczy. Rodzicom nieposłuszni. Straszna cecha. Abyśmy zobaczyli, w jakiej sytuacji się znajdujemy. My, nasza rodzina i nasza rodzina. Niewdzięczni. Bezbożni. Bez serca. Nieprzejednani. Przewrotni. Kłamcy. Niepowściągliwi, okrutni. Nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, ślepi, miłujący więcej rozkosze niż Boga, przybierając pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy i przykazanie. Takich wystrzegaj się, takich wystrzegaj się. Rozróżnij swoje miejsce. Odejdź i idź do Sydonu. Odejdź. Uciekaj od nich. Nie ma nic wspólnego Chrystus z mamoną. Sharpikon. Nie ma nic wspólnego światło z ciemnością. Nie ma nic wspólnego kłamstwo z prawdą. Takich się wystrzegaj. Bo z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów, uczając różne nauki i usiadają kobiety opanowane przez różne pożądliwości. I te kobiety nigdy się nie mogą nauczyć, nigdy nie mogą dojść do prawdy. Przepraszam. Ale
i inni ludzie też, którzy przeciwstawiają się prawdzie. Tak jak Janes i Jambres, którzy przeciwstawili się Mojżeszowi i oni tak samo się przeciwstawiają prawdzie. Dlaczego? Bo zostali oszukani przez diabła. I spaczył się ich umysł. Bo upadli od prawdy i prostoty Jezusa Chrystusa. Niewypróbowani w wierze, ale jednak nie będą mieli postępu, bo otchłań przychodzi i otchłań przychodzi poprzez ich głupotę, że głupota będzie widoczna ich wobec wszystkich. Rozróżnienie. Ludzie pobożni i ludzie bezbożni. Ludzie pobożni, którzy trwają, studiują, rozważają Słowo Boże. Jest widoczny wszystkim ich postęp. Zważają na samego siebie. W nauce, szczególnie w nauce, trwają w tej nauce i trwają w tych rzeczach, bo wiedzą, że jak to będą czynić, samego siebie zbawią, ale i tych, którzy słuchają ich w swojej rodzinie, w swoich krewnych, w kościele i w świecie i w swoim otoczeniu zbawią. Wielkie rozróżnienie. W ostatecznych dniach wielkie poróżnienie. Powtarzam, bracia i siostry, prawda Słowa Bożego w całkowitej prostocie Jezusa Chrystusa. I dlatego tycząc się apostoł Paweł do Tymoteusza mówi mu: ty jednak poszedłeś za moją nauką. Szłeś razem ze mną w nauce mojej, za moim sposobem życia, czyli za sposobem mojego życia. Poznałeś mnie, byłeś blisko mnie w nauce mojej, w moim sposobie życia. Nie mówię coś innego, a w inny sposób żyję. To, co głoszę, w taki sposób żyję, z moimi dążnościami, z moim celem. Czyli chwała Boga, ty za tym szłeś, bo szłeś za mną, za moją wiarą, wyrozumiałością moją, miłością moją, cierpliwością moją, ale i za moimi prześladowaniami, ale i z moimi cierpieniami. Ale ty wiesz, że poprzez to wszystko wyrwał mnie Pan. Jestem wolny, bo ten, który mnie wyzwolił, wyzwala i będzie kontynuował i będzie wyzwalał, aż dopóki przyjdzie Chrystus i mnie weźmie. To jest człowiek Boży. Wierny. W nauce, w sposobie swojego życia, ze swoimi dążnościami, w wierze swojej, z cierpliwością swoją, swojej miłości, z wyrozumiałości, ale i w prześladowaniach swoich. Ufa całkowicie opiece Bożej, w miłości Bożej, w łasce Bożej, w miłosierdzie Bożym. Nie liczy się ze wszystkimi tymi złymi rzeczami w czasach, w których żył Eliasz, i w których żyjemy my i będziemy żyli jeszcze bardziej i będziemy je odczuwać jeszcze bardziej. Odwrotnie. A ci wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie, będą prześladować, będą ich osądzać, będą ich wyśmiewać, będą ich oskarżać, będą ich wyśmiewać się z nich. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie. Chcesz? Są to dwie drogi. Droga pobożności
i droga bezbożności. Droga bezbożności będzie miał przywileje. Będzie miał oferty, będzie miał okazję, a droga pobożności będzie miał prześladowanie. I tutaj jest wybór. I dzisiaj, bracia i siostry, wybierzmy drogę pobożności. Ona nas poprowadzi do nieba. Nie ma innej drogi. Odwrotnie. Ludzie źli i oszuści coraz bardziej będą brnąć, ale w źle, bo będą błądzić i sami będą błądzić i drugi w błąd wprowadzać. Nie będą wypróbowani, będą źli w umyśle, bo odrzucili bogobojność i miłość Chrystusową, prostotę Chrystusową. Ty jednak, Tymoteuszu, jak pięknie się tyczy do Niego, jak Go bardzo kocha. Ty jednak znasz Tymoteusz od niemowlęczego wieku i my od momentu, jak nas zaprosił Pan, ale Ty znasz Pisma Święte od dzieciństwa, nie książeczki, nie poznania, nie zdania. Ty znasz od dzieciństwa Pisma Święta, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie może Ci dać zbawienia nikt inny, jak tylko Pismo Święte, ale mądrość ta, która poprowadzi Cię do nieba, bo tylko Pismo, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby Cię ustanowił. Tylko Pismo Święte ustanowi Cię doskonałym człowiekiem Bożym, przygotowanym nie do wiedzy, ale do dobrego, do każdego wszelkiego dobrego dzieła. I dlatego wyznaję, mówi apostoł Paweł Tymoteuszowi, wobec Boga i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, głoś słowo, tylko słowo, tylko Ewangelię Chrystusową, tylko Ewangelię Chrystusową jest moc, która zbawia, których wierzą. Głoś słowo, trwaj w Słowie Bożym i w dogodny sposób, i w niedogodny sposób, w każdym czasie, nie patrz się na czasy, nie należą do nas. Ty trwaj w Słowie, głoś Słowo Boże. W każdym czasie, dogodnym i niedogodnym, karć, grom, napominaj dla zbawienia, dla upamiętania, dla powrotu, dla błogosławieństwa. Nie wahaj się, nie bój się, nie wahaj się. Ostateczne są te dni. Głoś słowo! Słyszysz, bracie? Słyszysz, siostro? Głoś słowo! Trwaj w Słowie, tylko w Słowie Bożym. Zostaw inne wszystkie rzeczy. Poprowadzą Cię, że staniesz się oszustem i będziesz brnął w źle, oszukując się poprzez diabła i oszukując ludzi innych. Bracia i siostry, jak uczniowie powiedzieli Chrystusowi, teraz nadeszło Królestwo Niebios. Pan powiedział o ostatecznych dniach, patrzcie, aby nikt was nie oszukał. Zważajcie,
Zważajcie, aby was nikt nie oszukał i abyście stracili Królestwo Niebios i abyście stracili chwałę Boga, porwanie Kościoła. Kościół będzie porwany tylko jak trwa w Słowie Bożym i jest napisane, i nie myślcie, że ja to mówię, ale jak pójdziemy do Księgi Izajasza z łaski Chrystusowej, aby Bóg mi pomógł, abym to znalazł. Jest to napisane Panie, proszę Cię, pomóż mi, abym to znalazł. Izajasz 26 rozdział, 2 werset. Ale jak poważny. Otwórzcie bramy, mówi Duch Święty do nieba. Niech wejdzie naród sprawiedliwy. Porwanie Kościoła. Jaki jest naród sprawiedliwy, który dochowuje prawdy? To jest naród sprawiedliwy, który dochowuje prawdy. Głoś więc, bracie. Karcz, grom, napominaj. Ale z cierpliwością i nauką i pouczaniem, bo przyjdzie czas, że że ludzie zdrowej nauki nie ścierpią. Będą mówili, że jest to surowa nauka. I Piotr, i Pan powiedział Piotrowi, jeżeli chcecie odejść, odejdźcie. Ale Piotr powiedział, do kogo mamy pójść? Ty masz słowa życia wiecznego. Przyjdą więc ludzie, gdzie ludzie zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. To jest łatwo i to mi się podoba. To chcę. Nie, że to się podoba Chrystusowi, że to chce Chrystus. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny, zważaj. Bądź czujny. W tym trwaj i to rozważaj, aby było widoczne dla wszystkich twoje postępy. Trwaj w nauce, bo tylko jak to czynisz, będziesz zbawiony ty, ale i tych, którzy Cię słuchają. Bądź czujny, cierp, wykonuj prawcę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Co Ci dał Bóg? Pracuj w tym, ale dla chwały Boga. Bo przyjdzie dzień, że sprawiedliwy sędzia da Ci wieniec sprawiedliwości. Tylko jak walczysz w dobrym boju, bo życie chrześcijana jest jednym bojem i jest bojem, bo mamy wroga, który stara się, aby oszukał nawet tych, którzy są wybrani, aby ich wyprowadził ze Słowa Bożego, poza prawdę Ewangelii, poza tą Ewangelię, nie Ewangelię, którą głoszą ludzie, ale Ewangelię, którą napisał Bóg poprzez Ducha Świętego. Walcz w dobrym boju. To jest bój. Bój, abyś stanął, ustał się w wierze, abyś zakończył swoją drogę. Bój, abyś trwał w uświęceniu, w czystości. To jest jeden bój. I musimy podjąć decyzję, bracia i siostry. Będziemy walczyć
i sprawiedliwie, abyśmy wzięli wieniec. Tak, jest wąska droga i ciasna brama, ale ona tylko prowadzi do nieba. Nie bój się, bo będzie opieka Boga, łaska Chrystusowa, moc Ducha Świętego. Nie zostawi cię, nie porzuci cię, nie załamiesz się. On cię będzie wzmacniał, on cię będzie pocieszał, on cię będzie prowadził. Nie bój się dobrego boju. I chodź po drodze, po której Bóg ci przygotował dla ciebie. Proś, aby Chrystus cię pokazał drogę, po której powinieneś chodzić. Jest gotowy, jest nauczycielem naszym, jest naszym przewodnikiem, on cię będzie prowadził. Nie zostań bez trosk, nie siedź w rozkoszach swoich, bo przyjdzie chwila, w której usłyszysz trąbę Boga, głos, krzyk Archanioła i nie będziesz gotowy dla przemiany. Dzisiaj więc jest dzień przychylny, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj wybierzmy drogę pobożności. Dzisiaj skażmy i odrzućmy drogę bezbożności. Dzisiaj! Dzisiaj zdecydujmy, abyśmy starali się nie rzucali na nas kamieni. I dlatego, synu mój, nie lekceważ karności Pana. Tak, jest wąska droga, jest ciasna brama. Tak, ale tylko ona prowadzi do nieba. Podejmijmy decyzję, bracia i siostry. I decyzję podjęliśmy, jak żeśmy ochrzcili się, że ja będę szedł za Tobą, cokolwiek się stanie. Pomóż mi w mojej niemocy. Pomóż mi w moich błędach. Pomóż mi w mojej małowierności. Pomóż mi, Panie! Nie porzuci Cię, ani Cię nie odrzuci. Aż do zakończenia świata. Amen.